Jest was tak wielu, aż 900. Robię skok na bungee. Ups. Ale troll. Zapraszam na odcinek. Hej, cześć, witajcie piraci w 14 odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. Pierwsza informacja to dziękuję wam bardzo za 900 subskrypcji. Odnoszę coraz większe sukcesy, małymi kroczkami jest coraz lepiej. A nasz Edward Kenway zrobił skok na bungee, który oczywiście mu nie wyszedł. A to był taki mały trolling oczywiście. Ale no nic, już wbijamy na kaweczkę. Tam się nie przejmuje zgonem, w sumie. Płyniemy stąd. Tak, przejmujemy ster. Płyniemy. Ten dialog już był, z tego co pamiętam, więc... nieważne. Tu mamy naszą misję główną. 9,5 tysiąca metrów, czyli 9,5 kilometra. Teraz się nie pomyliłem. O, tu mamy kuferek, który z chęcią wezmę. Dziękuję. Tam pewnie mamy do zaatakowania kilka statków. Oni śpiewają, oni coś pieprzą, a ja muszę sprawdzać, czy rzeczywiście to nie są jacyś porąbani wrogowie. Poziom 17. Poziom 1. O kurde. No to trochę ostro, ogólnie rzecz biorąc. Trzeba będzie uważać. Przyspieszymy, żebyśmy się nie wlekli z tym. No powiem wam, że naprawdę jest was coraz więcej. Może idzie mi to wolniej niż na przykład innym, ale ja się tym już nie chcę przejmować. Nie każdy musi iść tak samo. Ale wierzę, że kiedyś będzie lepiej. Tutaj ostatnio żeśmy zebrali fragment danych Animusa. Teraz płyniemy tam, gdzie trzeba. Zaatakujemy sobie tą kanonierkę. Dobra. Tamte chyba też zaatakujemy. Szykujemy się do ataku. Dobra, zwolnimy trochę. Widzę, że będziemy mieli już wyzwanie ostre. Dobra. Brasujemy. Bo wiecie jak to działa. Dobra, staranujemy. Pięknie. Już po tobie, sukwo. Yeah. I jeszcze raz. Pięknie. I jeszcze jeden raz. Jebut! Dobra. Ty patrz, utknął. Jaki frajer. Dobra, widzę, że chce walnąć. Dobra. Dobra, wchodzimy na pokład. Dobrze. Są spadki FPS-ów, ale to nas nie interesuje w sumie. Dobra, oblegamy ten statek już. Dobrze. Wycelowane. Jeb. Jeb ostro. Tylko dobrze, trzeba ich tutaj wykurzyć. Żebyśmy po prostu się... No kurde! O Boże. Wiem, nie umiem zabijać z tego. Yeah. Dobrze. Resztę trzeba zabić. Yeah. Dobrze. Idź tu ich. O.
bo coś nie wyszło. A jednak wyszło! Bam! Pięknie! Przejęliśmy większą kanonierkę. Tym razem to już była czysta łajba. Trochę było tych idiotów. Spadków też było. Nie powiem. Napraw kawkę. Tak, naprawiamy kawkę. Dobra, już się zwiększają FPS-y. Tu jeszcze buchło fajnie. Ale dobra. Płyniemy, płyniemy. No, żeśmy zniszczyli większą łajbę. Poszła na dno. A my płyniemy dalej. Tam coś jest. Nie wiem tylko co. Warto byłoby to sprawdzić, szczerze mówiąc. I sprawdzę tym samym. Bo tak jak powiedziałem, ta seria nie będzie się składać tylko z misji fabularnych, bo też chciałbym przedstawić misje poboczne. Więc żeby nie było też, że czemu nie ma fabuły, bo też sobie chcę tutaj coś porobić. Odszukaj skrzynię przemytników. Okej. No i co w związku z tym? No, przeszukamy sobie. Aha, okej. Dobra. Wszystko rozumiem. No dobrze, zacumowane tutaj jest, dobrze. A, to teraz ja mam tu płynąć. O, dobrze, wskoczymy sobie. Jestem nawet tym zainteresowany. Kryjówka przemytników, odszukaj skrzynię przemytników. Nie ma sprawy. Już jestem nawet zaciekawiony. I Jigway. Dobra, to jest powrót do kawki. Tu mamy jakąś butlę. Weźmiemy sobie. Zobaczymy co to jest. Pewnie nic ważnego, ale zawsze sobie coś mogę tam wziąć. Co tam nasz drugi Kenway znalazł? Moje pogłębiające się kłopoty. Jak chcecie, to możecie sobie tutaj poczytać. Zapauzować sobie możecie i czytać. Bo ja tego nie będę do końca czytał. Okej. Dobra, robimy teraz co do nas należy. Czyli teraz tam biegniemy. Wow. Aż tu ciekawie, powiem wam szczerze. Dobra, lepiej tutaj płynąć po cichutku. Dobra. Czyli tak się prosicie o kłopoty. Dobra, cichutko tu. Cichutko. Dobra. Nabój, dzięki. Wow. Dobra. Ty patrz, przyszedł tu. Aaa, masz tu mieczem. O, jeszcze jeden. No i zadzierają po ptasie. A mnie się to nie podoba. Ale zbierzemy zawartość. Wszystko będzie dobrze. Tu jest co? Jakiś fragment. Tutaj się kryje. Cudo. To jak to teraz zebrać? Dziwne. Czemu to tam jest, a nie da się tego zebrać? Dla mnie to jest what the fuck. Normalnie. Chyba, że zrobimy coś takiego. Aha, dobra. Mamy fragment. To jednak jest możliwe. Dobra. Zamknij mordę. Dziękuję. Czaj, może sobie tak przeładuję. Nie mogę przeładować, jakie gówno. Tam na górze skrzyneczka. Zbierzemy sobie ją.
To jest ta skrzyneczka, dobra. O, 35 rumu, całkiem nieźle. A, to takie buty, tylko skrzyneczki takie. Myślałem, że jakieś specjalne. Tu trzeba uważać. Wyjątkowo trzeba tu uważać. Może teraz się trochę bawimy w skrytobójce. Tylko najpierw sobie namierzymy trochę celi. Dobra. Może jakoś to będzie. Ja bym się tu z tymi typami pobawił. Nie wiem jak wy. I'm gonna pull that tongue right out of your skull. Oh, you. Dobra, chyba lepiej będzie z wami tak walczyć. Dobra, wyjmuj miecz i wyrzynaj tu i... Pięknie. Przeładuj sobie, Edzio. Nie krępuj się, a tutaj jeszcze przeszukamy. No nie zawsze mają jakieś tam, nie tego. Masz tego przeszukać, o proszę. Nawet dokładnie pokazuję, którego. Dobra, 30 rumu, no! Tutaj mniej więcej nazbieramy rumu. Mianowicie. Czyli to nie będzie żaden problem dla nas. Jeżeli chodzi o rum, bo się nazbieramy tego. Dobra. Teraz tu pewnie mamy te skrzynie. Dobra, to jest trzecia. Ale słuchajcie, tu jeszcze jest fragment danych. Więc sobie też go chcę zabrać. Jest tutaj. Pięknie. Dobrze schowany, ale znaleziony jednak. Tutaj się powspinamy. Chwileczkę, tutaj jest. Nie tak szybko wpływaj, Edzio. O, proszę. Wszystko zrobiliśmy. Czyli miejsce przemycone do końca. I już możemy stąd wyjść w sumie. Dobra, wystarczy, że skorzystamy z tej łódki i nas przeteleportuje do Kawki. Dobra. Jesteśmy. Teraz możemy wypłynąć z całą zawartością. Złota żeśmy nie znaleźli, ale to nic złego. Coś jeszcze na pewno się znajdzie, wzbogacimy się na tyle, żebyśmy mogli coś sobie znowu kupić, zupgrade'ować naszą Kawkę i ewentualnie Edwarda. Mamy już 8 kafli kilometrów, więc im bliżej, tym bardziej się wzbogacamy. A to jest też podstawa, bo powinniśmy to robić. Ja akurat będę to robić. Nie wiem jak inni, którzy też to nagrywają, ale naprawdę warto. Mimo tego, że może się będę długo ciągał z tą serią, ale gra wciąga. Mógłbym nagrywać całymi dniami, ale są też inne gry. Dlatego, wiecie, muszą być jakieś odstępstwa, żeby to nie wyglądało, że tylko nagrywam jedno i to samo. Fajne echo jest, jak teraz słyszycie. Dobra, zmieńcie szantę, bo mi się nie podoba ta akurat. Jest! Moja ulubiona szanta. I jeszcze jest echo, to już w ogóle epic. No i już to śpiewałem poprzednim razem, żebym nie spamił. O, skrzyneczka. Weźmiemy sobie ją. Bo ja bym wziął. Naprawdę. Jedna skrzynka, ale wziąłbym. Dobra. Dobra. Lecimy linkom i plusk do wody.
taki splash z angielskiego. Pięknie. Odjazd. Na miejscu zbieramy to, co trzeba. Czyli tak jak żem wczoraj wtedy kończył odcinek, też zbierając na takiej mini wysepce. Tu mamy naszą skrzynkę. O proszę, trochę złota. Dzięki. Dobra. No nie ma tutaj takiego układowca kajaku, gdzie mógłbym sobie wrócić. Dobra, wracamy do kawki. Chyba już 15 minut nagrywam, tam może być. Więc nawet dobrze, że się szybko uwijam. Może jeszcze nawet dojdę do misji fabularnej. Zobaczymy w sumie. Dobra. Zwijamy się stamtąd. Dobra. Ruszaj, Edzio. Coś jeszcze trzeba będzie tutaj odkryć, wziąć. Po to, żeby po prostu umilić sobie grę. W poprzednim odcinku żeśmy podbijali fort, polowali na rekina, młota i abordowaliśmy statki. Nawet powiem wam, mnie to zaskoczyło, że w końcu coś takiego zrobili. Dobrze, śpiewajcie, tylko może trochę ciszej. Bo teraz to konkretnie i na kolorowo drzecie mordy. Zmiana szanty. O kurde, zlagowało. Wow, nie wiem czemu tak, czasami klatkuje ostro. Dobra. O kurde! Coś ty byś zrobił, Edward. Romnąłbyś w skałę. A tam jakaś bitwa się dzieje. I wolę nie wiedzieć, co to jest. Się nawet nie będę zbliżał tam. Przyspieszamy. Ta podróż nie może się, wiesz, nieskończoność trwać. Zobaczymy, który poziom. Czwarty, Schooner. A wiecie co, podbijemy gówno. Dobra. Do abordowania. Upolowaliśmy sobie małe co nieco. Teraz to przejmiemy i weźmiemy, co nam się należy. Bo tak Edward postanowił sobie, że zniszczy ten szkuner, który ma ledwie czwarty level. Dobrze. Zaparkuj dobrze, żebyś nie dostał mandatu przypadkiem. O, nawalają już nawet z muszkietów. To mi się podoba. Dobra. Beczkę, beczuśkę, beczuśkę. Wow, ale grubo. Dobra. Nie. Dobrze. No serio, nie trafiliśmy. Dobra, wolałem już sobie tak strzelić, żebym nie musiał tam skakiwać do tego drugiego podpalonego pokładu. Dobrze. Co teraz z wami zrobimy? Kawka cała. Zmniejszymy rozgłos. Przydałoby się. No. Dobrze, oni się już tam poddali. Ja to pominąłem, bo to leci wiele razy. Dobra. Statek przejęty. Właściwie zniszczony i przejęty. Zarazem. Dobra. A tam to chyba też możemy zaabordować. Bo skoro to tam jest, to się pali. No zaraz sprawdzimy. O, możemy przecież. W sumie podpłyniemy tam. Bo tam sobie tylko to stoi i się pali, a my możemy wykorzystać to do czegoś. A nie, jak zwykle pięknie śpiewają. Klimat ma być. Oni śpiewają. Murzyn się patrzy. A ja aborduję statki. Dobra, możemy chyba do tego przystąpić, nie? Tak? Możemy. No chyba możemy, bo nie wiem. O kurde. Możemy przeszukać tutaj te skrzynki.
Ale trzeba stąd spindalać szybko, na czas. Tego jeszcze nie było, przyznaję. I to jest naprawdę niezłe. To za chwilę wybuchnie, więc trzeba będzie stamtąd spieprzać, to ostro. Dobra. Jeszcze jedna tu gdzieś skrzynia. A, tu go przeszukać. Dobra, możemy już stąd iść. Bo to zaraz wybuchnie. Dobra, dobra. Chwytaj za stary i spieprzaj. Bo to zaraz na nas wypadnie. Dobra. Dobra, uciekamy. Dobra, przeszukaliśmy zawartość statku. A to zaraz wybuchnie, nie? Pof! Poszło! To nawet było niezłe. To jest kolejna nowość. Możemy sobie wbić do podpalonego statku i zakraść całą zawartość. To jest kolejny dobry motyw tej gry, który mi się podoba oczywiście. Mamy już 6, 7 dalej kafli, ale będzie zaraz 6. Chyba że znowu coś nas zatrzyma, to wtedy spoko. O, skrzyneczka, ona nas zatrzyma oczywiście. Zbierzemy sobie ją. Musimy się wzbogacać ciągle. Dobra. Zatrzymamy się tu. Dobrze. Pięknie. Okej. Kolejna mini wysepka. I co my tu mamy? To jakieś zwierzę, którego nie zabiję. No chyba, że to zwierzę może być przydatne. No a co gwizdzesz? Tu nie ma nikogo. Więc gwizdanie ci tu na marne. Chyba, że czekajcie. Nie, bo ten stojący ptak mnie tutaj nie zapokoił. Lekko. Tam mamy naszych piratów. Dobra, nieważne. Odpływamy z łupem kolejnym, żebyśmy nie przedłużali tego. Nie wiem jeszcze przez ile odcinków będziemy robić poboczne misje, zanim dopłyniemy do naszej fabuły. A to są sępy nasze, takie karaibskie sępy. Bardzo uroczo. Ale naszym celem jest tam dopłynąć 6,5 km. Nasz GPS nie może kłamać, bo to by było nawet dziwne i nie w porządku. Dajcie mi tu inną szantę. Inną szantę, proszę. Jeszcze inną. O, to skrzyneczka. Beczki wybuchowe, które możemy stamtąd usunąć. Dobra, przeszukane. Wow, Kenway, stary, coś ty zrobił. Aj, uważaj na następny raz, bo wiesz, możesz doprowadzić się do upadku. A tego byśmy nie chcieli, ja i moi widzowie. Więc wiesz, Kenway, na następny raz uważaj jak płyniesz, bo ci odbiorą prawo jazdy, takie morskie prawo jazdy. Tak oczywiście mówię dla żartu, ale widzę, że tu mamy teren, na którym się bym z chęcią zatrzymał i przeszukał ten teren. O kurde. Jak zlagowało! O, przecież w cholerę. Aż coś takie lagi się zrobiły na chwilę, wybaczcie. Naprawdę nie chciałem, ale lagi się zrobiły. I to niesamowite. Dobra. Zatopiłem statek. Płynąłem sobie tutaj i zatopiłem. Dobre.
Magazyn. Kto ma klucz? Dobra, zrobimy sobie to. Wybaczcie, ale znowu miałem jakiegoś errora. Tylko nie takiego, że gdzie mi grę wywala, tylko jakiś dziwny błąd. Nieważne. O, mamy załogę, wszystko pięknie. Dobra, teraz musimy się dowiedzieć, kto ma klucz. Czyli sobie tam popłyniemy. Nie ma sprawy. Kurde, Łajzo, co ty robisz? My tu już chyba byliśmy, nie? A, Kenway najwyraźniej robi ze mnie trolla. O Boże, jaka Łajza prawdziwa z niego jest. Albo bóg gry. Na to już się lepiej wespnij. Będzie ci łatwiej. Dobra. Udało się. Tylko teraz musimy tu uważać na piratów. Kurde, ale teraz mocno laguje. To mi się znowu nie podoba. Dobra. Dowiemy się. Po cichutku zbierzemy. Mamy tu dzwony alarmowe. Najlepiej byłoby, jakbyśmy po prostu na GPS się oznaczyli takim typu wzrok orła. Gdzie oni są? Dobra. O, założył kaptur. Już zadowolony z życia. To sabotujemy, żeby nie było. Kurde. Boże, naprawdę. Dobra. Nie przejmujmy się resztą. Woli zakładników nie wykrywając. Nie dając się wykryć, dobrze. Nie ma sprawy. A, to mamy kolejny cel poboczny, który zrobimy oczywiście. Trochę tu mamy strzelców, nie powiem, że nie. Ale miałbym to zrobić. O, proszę, jest tu nasz strzelec. Tylko nie wiem, czy on się do nas odwróci. Muszę też patrzeć dobrze. O kurde. Dobra. Zdążyliśmy mu uciec. Teraz będzie kwestia taka, czy mi się uda go po prostu, nie wiem, do końca go jakoś osaczyć. Zobaczymy, czy mamy jakieś jeszcze inne pierdółki, ale widzę, że nie ma. Dlatego jest problem. Jest tu problem, a tamten dziennik skończy mnie szukać, bo na marne mu to idzie. Okej. O! Teraz go zajebiemy. No chodź, chodź, chodź. Jep. Dobra. Udało się. Uwolniony. Teraz to zasabotujemy. Żeby się nie czepiali. Dobra. I teraz dowiedzieć się trzeba, kto ma ten klucz. O kurde. No szkurde, dowiedzieli się, gdzie ja jestem. No. Chodź, chodź. Nie bój się. Chodź tu, na krzaczki. Tutaj jestem, idioto. O kurde. Dobra. Zdechłeś. Dobra. Dowiemy się, kto ma ten klucz. Ale tam mamy iść. Jakim kurde wałem? Ojej. No to tam! Tam najpierw. Ale wolałbym wyczyścić ten teren, zanim, wiecie, się pozbędę klucznika.
Żebym nie musiał mieć potem żadnych niespodzianek. Okej, dobra. Czysto. Tu mamy muszkietera. Dobra. A to sobie z chęcią weźmiemy. Zastrzelimy go stamtąd? Nie, to niemożliwe. Musiałbym być naprawdę kompletnym idiotą, żeby coś takiego zrobić. Więc sobie to daruję raczej. Dobra. Pójdę teraz tak, żeby, wiecie, zminąć zagrożenie. Dobra. Pięknie. Pięknie. Idzie nam naprawdę rewelacyjnie. Teraz musimy, wiecie, ten klucz wydusić. Tam skrzyneczka jest. O kurde! O wpyte! Ach, krokodyl! Jezu! Czekaj. Czekajcie, już my wyeliminujemy to zwierzę. Zdechło. Kurde. O, pracownik miesiąca, dziękuję. Skóra krokodyla. Żeście mnie takie bydle posłali. No naprawdę, masakra. Ja chcę sobie przeładować, jeśli mogę. No super, co ty robisz, Edward? Aha. Dobra, tak cię zabijemy. O kurde. Jest. Poszło. Dobra, ale mamy tutaj chyba pójść. Bo tutaj mniej więcej chyba jest ten kolo. Dobra. Tutaj powinien być ten klucznik. Jest. Mamy go. Musimy go teraz tutaj okraść. Nie ma sprawy. Chyba, że wiemy, jak to zrobić. Tylko skubany nie może mieć farta. Dobra. Zabijemy go i bierzemy kluczyk. Dobra. Dajesz klucz. Jeszcze uratujemy piratów. Nie wykrywając się oczywiście. Sabotaż. Dzwonu. Dobrze. No chodź tu, chodź tu. Ja ci nic nie zrobię. Dobra. Dobra. Bijemy się. Co my tam? Jeb. Gdzie jeszcze? Dobra. Koniec z wami. I koniec tej głupiej zabawy. Szybko zestrzel go. Dobra. Poszło. Przynajmniej. Gdzie jeszcze? Tam, kurde. Tego zestrzelimy. Chyba. O, dobra. Padł. Dawaj ammo. Jep. A teraz obrabujemy ten magazyn. Żebyśmy się już nie musieli ociągać. I zakończymy odcinek, bo widzę, że już się to przeciąga trochę. Jest, pewnie już będzie ponad pół godziny. A mnie zależy na tym, żeby jak najprędzej to zakończyć. Dobra. Po cichutku, spokojnie. Tu przebiegniemy, bo oczyściliśmy teren, zanim
O, kolejny krokodyl. Więc wiecie, upolujemy bestię. O, kolejny achievement. Jep, dobra. Dobrze, mamy to co trzeba. Zobaczymy co możemy zrobić w ogóle ze skóry krokodyla, bo jest jakiś upgrade dla Edwarda. Tutaj wbijasz. Dobra, jest. Okradamy, złupimy magazyn. Tu na nasi kamraci czekają. Wbijajcie ziomy, kradnijcie wszystko co tylko trzeba i wzbijamy ze skarbem. Dziękuję bardzo. Okej, dobrze. O, jakieś ulepszenie dostępne. Fajnie. Mnie to bardzo cieszy. Chwileczkę, jaki w ogóle możemy zrobić upgrade ze skóry krokodyla? Takie pytanie w ogóle. Ale nie widzę póki co nic, co by mogło się przydać. Krokodyla. Aha, ale jeszcze niedostępne. Dobra, to sobie te skóry krokodylka zostawiamy, bo się może przydać. A tutaj już zakończymy odcinek 14. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Myślę, że wam się spodobał odcinek. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, Edward Kenway i Scorpio żegnają was. Na razie!